Dokładnie. Tak jak napisali na czacie, zaczynamy kolejną część Star Warsowej przygody. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przed nami następna niecała godzina przy Star Warsach. Gdzie jest ten? O, panowanie! Nadeszła pora na szkolenie. A tam. Nie mówcie, że mam z nim walczyć. Jesteś tchórzem. Słabe trafienie, masz słabą wolę, braki dyscypliny. Nadal boisz się walczyć? Jak zawsze, kieruje tobą strach. Pozwalasz, żeby strach zakłócał twoją więź z mocą. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Że nic nie zrobił, co ty? Jesteś porażką, miernotą, zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! Ty, jaka faza. I nic. Pytanie, kto mu zniszczył? Bidi? Dzięki. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca? Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Kto to? Taron Malikos. Były Jedi. Ożysz ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to. Odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę. A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom to Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. No tak trochę. Ujrzałeś tam coś. Prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Ty, ale co to za ziomo jest w ogóle? Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba.
Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła, a dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją. Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! To halo, ja uciekać. Dostań się na modliszkę. Czekajcie, w dobrym kierunku ja biegnę w ogóle? W dobrym. Odblokowany skrót jest. Odsuń się, chłopie. Sir, nie Gris odpala modliszkę. Co się dzieje? Siostra nocy wskrzesiła martwych. Gonią mnie. Hola, prowadzisz ich tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu. Kurczę, to przydałoby mi się miecz. Zabierz nas stąd! Coś ty zrobił. Martwe wiedźmy pełzają mi po statku. Leć już. Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza Topol. Widziałem, jak zginęło wszystko moja wina. Karl. Wszystko przepadło. Nie ocaliłem go. Karl, byłeś tylko dzieckiem. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Karl, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trillę. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich. Co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak?
Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy. O, mi się podoba. Ale to tak se można zbudować nowy ten miecz świetlny? Chyba nie. Kal. Czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. O, jasno. Chodźcie, kurde. Bardzo jasno, widzowie. To świątynia Jedi. Trochę minęło, ale... Tak. Pamiętam. Każdy Jedi ją odwiedza. Raczej... odwiedzał. Gdy istniał zakon. Ta bez kitu, jak ktoś ogląda w ciemnym pokoju na telefonie, a to tak flashback. Chyba jest tam przejście. Będę uważał na lud. Tylko jak tam się dostać? Ile mi zostało fabuły? Myślę, że tak z 3 godzinki. Nigdy nie widziałem takiej śnieżycy. Burza, świątynia. Co się ze sobą łączy? Jeszcze w drugiej części ma być podobna mechanika strzelania. O, ty, nie wiedziałem o tym. Widziałem jazdę na stworzeniach. Widziałem... Co tam jeszcze było? Rzucanie mieczem to było? A to już jest tutaj? Medytował tu wielki Jedi. Wracał do różnych momentów życia, by kontemplować liczne podróże i wyzwania. Niewiele widać, co nie? Powinniśmy wracać. Twarz mi odmarza. Ty, no ale jak do tej świątyni się wchodzi? To mnie bardziej to interesuje.
Wiem, że to jest przejście, to nie. Tutaj coś jest. Jakaś półka. Chodźmy, Billy. Kiedyś była piękna. Przynajmniej jest ciepło. Dobry skan. Co tutaj tego tyle jest? Coś czuję, jakieś zagadki. Pamiętam ten pokój. Mistrz Yoda stopił te drzwi i weszliśmy do jaskiń. Nie mocą. Tym kryształem. Przechodzące światło oddało ciepło. Możemy zrobić to samo. Są światła. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko kurde, co z nimi zrobić? Gdzie je przyczepić? Dobra, najpierw to muszę rozkminić. Co to? Brawo! Dobra, no to tak, kierunek góra przede wszystkim. Chciałbym to przypiąć może tu. Okej, wtedy to się... Dobra. Myślałem, że mogę go trochę przyciągnąć, ale jednak nie. O. Topi to się, czy się nie topi? Tak, topią się te drzwi. No i wzór. No dobra, czyli tutaj mamy kolejny kamień jakiś. Pytanie tylko brzmi, czy ja będę w stanie... Nie wiem, czy mi się to uda i czy dobrze myślę, ale zaraz to się okaże. Bo wydaje mi się, że mogę sobie wziąć to i zejść troszkę niżej tutaj. O tu, hop. Nie, jednak nie mogę. Kurde. Czemu nie mogę? To gdzie ja to mam wpiąć? Hmm.
spróbuję jeszcze tak, czy się da. Przypiąłem teraz ten kryształ i jakbym sobie poszedł tu... Tylko na czacie bekę cisną. Dzięki. No kurde, prawie. A jakby go teraz przyciągnąć? Nic nie mów. I teraz bym go przyciągnął. O! I on mi się tutaj zajebiście fajnie ustawi. A tu sobie wyjdę. O kurde. Chyba sobie nie wyjdę. Jajajajaj. Czy da się w ogóle tam przejść? Muszę to odpiąć, żeby tam przeskoczyć. Tą ścianą nie przejdę. Wiem, widzowie, kurde, ale jestem dzban. Patrzcie, tak? I sobie to pchnę przecież, cyk. I mogę iść. O, no i pięknie. Dobra, warto zapisać, żeby się nie męczyć z powrotem z tym za chwilę. Ile ja mam w ogóle? No, prawie jeden punkt. Że mało stymów akurat, wiem o tym. Przecież niektórzy tak na YouTube, jak sobie patrzyłem, to tak po 10, nawet 8. Ciepło, ale i tak jest tu zimna. Wzywa mnie. Czuję to. Jesteśmy blisko. Jedi nie wybiera kryształu. On wybiera ciebie. Tak, trochę jak ty. Ej, Bidi, idziemy. To niewielki wstrząs. Spokojnie. Wow! Blisko. Jesteśmy coraz bliżej. Spieszmy się. Dobra, wezmę ten punkt medytacji też. Raczej tutaj. To oni. Jak nas znaleźli?
Źle poszedłem. Tutaj na skos w górę. Zwiększono maksymalne zdrowie. Kierował się do jaskiń. Wołał, ale nie mogłam go znaleźć. Sir, mamy problem. W pieczarach są sądy szpiegowskie. Przecież nie mogli nas wyśledzić. Ale to samo powiedziałabym o Trilli hakującej twój komunikator. Przeszukamy z Grizem modliszkę. Dzięki. Wrócę, jak tylko znajdę swój kryształ. Jesteś tam zdany na siebie. Nie ryzykuj, jeśli nie musisz. Ja nigdy nie ryzykuję, mordo. Widzę, jak błyszczy. Coś zbyt prosto na razie idzie. To mi się nie podoba. O właśnie, i zamknięte. No ja wiem, że mam tam iść, ale... Co, mam zanurkować? Ty, bez kitu, mam zanurkować. Chodźmy, Billy. Gdzieś tam. Wyczuwam go. Zaraz wyjdziemy. Obiecuję. Ciekawe, czy trzeba przejść jakąś próbę albo coś takiego, no bo to nie może być tak, że sobie zabierasz kamień. Weryfikacja Jedi jakaś musi być. Billy! Nie podchodź tu! Billy! Wynurz się. Co, dedłem? Że miał aparat do pływania. Weryfikacja kapcza wyskakuje. Wskaż miejsce, gdzie są rowery. I kuźwak zawsze pół koła na jednym, pół na drugim. Jak minisz, kurde, jest czy nie ma?
No co ty dupisz? To koniec. Zawiodłem. Porażka to nie koniec, przyjacielu. O, Kordoba jest. Nadszedł czas. To może być nasze ostatnie spotkanie. Wyczuwam nadchodzącą zagładę zakonu Jedi. Nie! Porażka to nie koniec. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Jak ty, BD-1. Wierzę, że znajdziesz kogoś równie dzielnego i wytrwałego, tak jak ty. I pomożesz, jak pomagałeś mi. Stracisz przez to swoje wspomnienia. Na pewno chcesz to zrobić? Rozpocząć szyfrowanie pamięci. O kurde. Tylko po nawiązaniu więzi zaufania twoje wspomnienia powrócą. Wierzę w ciebie. Tak jak zawsze. I wierzę w osobę, którą mnie zastąpisz. Żegnaj, przyjacielu. Twoje wspomnienia. Ryzykowałeś dla mnie? Też w ciebie wierzę, mały. Tak, masz rację. Wciąż jest szansa. Zawsze jest szansa. Chodź. Taki fiolet mi się podoba. Kto tak ty? Kto to jest? Mace Windu. A ten, okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak się nazywa. Oglądałem Star Wars, ale nie wiedziałem. O.
Teraz mogę nadupcać wszystkich tym fioletem. Ale zajebiste. Fioletowa siła. Ale czekajcie, chwila, jeszcze mogę sobie go chyba... Personalizuj miecz świetlny, o właśnie. No. No nie pierdziel, że mi się gra zawiesiła. Dobra, już się... Nie no, fioletowy. Tak jest spoko. Aktywator. Aktywator ten jest fajny. O, ten też jest. Chociaż może ten pierwszy? Ten też jest fajny. Ale o, ten jest najfajniejszy. Rękojeść. O, zrobimy taką. O. Taką bzium. To by fitowało fajnie. Chociaż nie, rękojeść to musi być taka. O, ta. Emiter. A, to jest to na końcu. Materiał. Czerwony? Nie. Taki jest spoko. Jak to było w Star Warsach? Od czego zależał kolor? Hej! Widziałeś to? Nie! Pościg! Brat cel! Uważajcie, bo będziecie następni! Byle nie popełnić żadnego błędu! Nie pokona nas wszystkich! Złapać go! Twoja kolej! Zapłacisz za to! Dostaniesz bazy! Muszę się tylko skupić! Od tego, jaką stronę mocy obrał właściciel, na przykład charakteru. Nie przewróć się! Nie uciekniesz nam! Czyli jakbym miał fiolet, to co by to znaczyło? Niech ktoś inny go atakuje! Zabija wszystkich! Jest zbyt szybki! Nie zbliża się ani kroku! Kurde, zbanie. To jest fiolet, nawet jest wpisane. To nie jest róż. Lepiej się pośpiesz! Jak nawet go edytowałem, to było, że kolor fiolet. Bidi, drzwi. O nie. Idealnie. Awaria systemów. Kurde, z tymi dzbanami. Nie lubię ich. Wciąż stawiasz opór. Nierozsądne. Jesteś niekompetentny. Uszkadzam Jedi. Przygotować się. Jak ich dupnął. Ah!
Lepiej, że możesz je hakować. Cel robi uniki. Odniesiono uszkodzenia. Jesteś zbędny. Nawiązany kontakt. Cios z dołu. To jest bardzo fajne. Nie zostawaj w tyle. Sir, zabierajmy się stąd. Zajęli Ilum. Wszystko w porządku? Nie, zauważyli mnie. I to nie wszystko. Dobra, zobaczmy, czy coś w drzewku. W ogóle po kolei będę chyba je robił też, nie? Coś do życia jeszcze tutaj. Maksymalne zdrowie. Dobra, to poczekam jeszcze. Jak mam mniej stymów... Wydobywają kryształy Kyber. Kapitanie, szykuj się do startu. Pokaż trochę prof... Hej! Widziałeś to? Atakować intruza! Morale ucierpi! Zachowam cię, Jedi! W końcu się odsłonisz! Chyba w lewo, nie? Wróg nad nami! Nie mogę go namierzyć! Powinienem się wycofać! Wróg przyjdzie po nas! Czekajcie, muszę się podrapać. Nie pokona nas wszystkich! Już. Ruchy! Nie dasz mu uciec! To ja się nie muszę z wami bić. Nie masz racji bytu. Dobra, z dupcem. Zhakowałam ich. Szyfruje też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Może kupi nam to trochę czasu. Masz info. W kanonie nie ma niestety żadnego konkretnego objaśnienia znaczenia tej barwy. Jednak w legendach miecz o tym kolorze odzwierciedlały niepewność i moralną dwojakość, ponieważ stanowi on połączenie koloru niebieskiego i czerwonego, co miało symbolizować, że użytkownik fioletowego miecza czerpie w takim samym stopniu z jasnej oraz ciemnej mocy. Tak jest. To sobie dobrze dojebałem. W sensie, dobry wybór, widzowie. Fioletowa moc. Wiedziałem, co wybrać. O, ktoś mi przejście otworzył, dziękuję. A to wy. What the fuck? Na pewno cię pokonamy. Przebili się i wezwali wsparcie. Zmierzają tu wszystkie gwiezdne niszczyciele w sektorze. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. Sir, mamy towarzystwo. Niech Gris zamknie modliszkę. Co? Przecież ściga cię Imperium. Oszalałeś, młody? Zaufaj mi. Ufamy. Zamkniemy statek. No gdzie on jest?
A tu, tu są dwa! To zmienia postać rzeczy. No. Rakietą nie trzeba dopnąć. Ty, dużo mu to nawet zbija. Ty, mały, pomóż! Jeden leży. Dopierdziele, co na dupce. O kurde, spowolniłem. Leży jeden i drugi. Dostał w czapę. Tylko nie wiem teraz, którędy tutaj. O, tu chyba. Udało się. Tak. Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bratce marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Bidi. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już to rozumiem. Dziękuję. Wam wszystkim. Czy teraz musimy w jakieś konkretne miejsce lecieć? Hej, na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Na Datomiry wracamy. No dobra. Ty, widzowie, miałem lecieć na Boga, no przecież Datomira, po z tym. Co? Czas na pojedynek. Ojajaj. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć ranę. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Czyli lecimy jeszcze raz spotkać się z dziadkiem teraz. Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Niedaleko jest jeden z tym na Datomirze. No, jak wiecie gdzie, to możecie mi powiedzieć. Chętnie go zgarnę. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Na prawo od razu tutaj? Na prawo od wejścia. Wejście prawo. A, przed wejściem do świątyni. Okay. Czy ja tu mam jakieś skróty? O ty kurde.
O, tutaj chyba. To jest zamknięte? Nie mogę otworzyć. Kurde, zgubić się tutaj można bez kitu. Niech moc będzie z tobą, no. Się wydaje, że ostatnio jak w to grałem, to też się męczyłem w tym momencie, żeby tam dotrzeć. Kurczę, musimy już powoli kończyć odcinek. Pająków pełno tutaj. Dobra, ważne, że idę dobrze, bo tutaj też mogę przejść. I tam jest miejsce, w którym sobie prawdopodobnie zapiszemy ten odcinek. Skoro czeka nas walka z dziadkiem, to... To już następnym razem. Ale nowy miecz. Co mogę kupić sobie w ogóle za 2 punkty? Zobaczmy jeszcze. Za 2 punkty. Silne pchnięcie to nie, potężna umiejętność przyciągania do całej grupy. Maksymalna moc tutaj. Zasięg rzutu mieczem świetlnym. Ja bym poszedł na razie w życie też jeszcze. Maksymalne zdrowie. Maksymalne zdrowie, to bym chciał już wymaksować sobie też, to się może przydać. Życie zawsze spoko, dokładnie tak. A potem pójdziemy na lewą stronę, zrobimy sobie to mocne przyciągnięcie całej grupy. Dobra, widzowie, w takim razie... O, kurde, ja się tu chcę pożegnać, a ty mi tu na plecy wjeżdżasz. Ej, ja starł. W takim razie ten odcinek sobie dziś kończymy. Ja skoczę sobie może jeszcze po Steam za chwilę i zaraz lecimy z tą walką. Także do następnego.